Berlin, 20 stycznia 1914 roku. Przekład i udźwiękowienie. Krzysztof Jaros. W tych czterech wykładach, które będę miał do wygłoszenia w trakcie naszego zgromadzenia ogólnego, chciałbym mówić o związku człowieka z wszechświatem z pewnego punktu widzenia. I chciałbym wskazać ten punkt widzenia następującymi słowami. Człowiek doświadcza w sobie tego, co możemy nazwać myślą, a w myśli. Człowiek może odczuwać siebie jako coś bezpośrednio aktywnego, jako coś, co może badać swoją aktywność. Jeśli patrzymy na jakąś zewnętrzną rzecz, na przykład na różę lub kamień, i wyobrażamy sobie tę zewnętrzną rzecz, to ktoś może słusznie powiedzieć: nigdy tak naprawdę nie możesz wiedzieć, ile faktycznie masz z tej rzeczy, z tej rośliny, w kamieniu lub w róży, wyobrażając ją sobie. Widzisz różę, jej zewnętrzną czerwoność, jej formę, to jak dzieli się na poszczególne płatki. Widzisz kamień z jego kolorem, z jego różnymi zakamarkami, ale zawsze musisz powiedzieć sobie: w środku może być jeszcze coś, co nie ukazuje się mi na zewnątrz. Nie wiesz, ile tak naprawdę masz w swojej wyobraźni z tego kamienia, z tej róży, ale jeśli ktoś ma myśl, to on tworzy ją sam. Można powiedzieć, że jest on wewnątrz każdego włókna swojej myśli. Tym samym dla całej myśli jest on uczestnikiem jej aktywności. On wie: to, co jest w myśli, jest tym, co pomyślałem w myśli, a to, czego nie pomyślałem w myśli, nie może być w niej. Badam tę myśl. Nikt nie może zakładać, że kiedy przedstawiam jakąś myśl, to w tej myśli może być tyle i tyle więcej rozmaitości niż w róży i w kamieniu. Bo ja sam wytworzyłem tę myśl, jestem w niej obecny, a więc wiem, co jest w środku. Naprawdę, myśl jest naszą własnością. Jeśli odnajdziemy relację myśli do kosmosu, do wszechświata, to odnajdziemy relację nas samych do kosmosu, do wszechświata. To może nam obiecać, że rzeczywiście owocnym punktem widzenia jest spojrzenie na relację człowieka do wszechświata z punktu widzenia myśli. Dlatego podejmiemy te rozważania, które zaprowadzą nas na znaczące wyżyny w rozważaniach antropozoficznych. Ale dzisiaj będziemy musieli zbudować fundament, który niektórym z Was może wydawać się nieco abstrakcyjny. Lecz w najbliższych dniach zobaczymy, że potrzebujemy tego fundamentu i że bez niego możemy tylko z pewną powierzchownością podchodzić do wysokich celów, do których dążymy w tych czterech wykładach. To więc, co przed chwilą zostało powiedziane, obiecuje nam, że człowiek, jeśli trzyma się tego, co ma w myśli, może znaleźć intymny związek swojej istoty ze wszechświatem, z kosmosem. Ale sprawa, jeśli chcemy zająć się tym punktem widzenia, ma pewną trudność, wielką trudność. Nie mam na myśli, że dla naszego rozważania, ale że ma to wielką trudność dla obiektywnych faktów. A trudność ta polega na tym, że prawdą jest, iż żyje się wewnątrz każdego włókna myśli i dlatego jeśli się ją ma, musi się znać myśl, najintymniej ze wszystkich idei. Ale, tak, ale, większość ludzi nie ma myśli. I zwykle nie jest to przemyśliwane z jakąkolwiek gruntownością, że większość ludzi nie ma żadnych myśli. A nie jest przemyśliwane z całą gruntownością z tego powodu, bo do tego potrzebne są myśli. Na początku należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co w najszerszym zakresie życia przeszkadza ludziom w posiadaniu myśli, to fakt, że dla zwykłego użytku życiowego ludzie nie zawsze mają potrzeby prawdziwego wniknięcia w myśli, ale zamiast tego zadowalają się słowem. Większość tego, co w zwykłym życiu nazywamy myśleniem, odbywa się w słowach. Myśli się słowami. Dużo więcej niż się sądzi. Człowiek myśli słowami. A wielu ludzi, gdy prosi o wyjaśnienie tego czy tamtego, zadowala się tym, że mówi się im jakieś słowo, które ma znajomy dla nich dźwięk, które przypomina im to lub tamto. A potem biorą to, co odczuwają, słysząc takie słowo, za wyjaśnienie i wierzą, że wtedy mają tę myśl. Tak, to co właśnie powiedziałem, doprowadziło w pewnym momencie w rozwoju ludzkiego życia duchowego do powstania poglądu, który wielu ludzi nazywających siebie myślicielami podziela do dziś. W nowym wydaniu moich poglądów na świat i życie w XIX wieku starałem się gruntownie przebudować tę książkę, przedstawiając wpierw historię rozwoju myśli zachodniej
począwszy od VI wieku przed Chrystusem aż do XIX wieku, a następnie dodając na końcu do tego, co było podane, gdy książka ukazała się po raz pierwszy. Opis, powiedzmy, o życiu intelektualnym aż do naszych czasów. Treść, która już tam była, również była wielokrotnie zmieniana. Tam musiałem pokazać, jak rzeczywiście myśl najpierw powstaje w pewnej epoce wiekowej. Tak naprawdę pojawiła się ona dopiero, można powiedzieć, w około VI lub VIII wieku przed Chrystusem. Wcześniej dusze ludzkie nie doświadczały tego, co można nazwać myślami we właściwym znaczeniu tego słowa. Czego doświadczały ludzkie dusze wcześniej? Wcześniej doświadczały obrazów, a całe doświadczenie świata zewnętrznego odbywało się w obrazach. Z pewnych punktów widzenia mówiłem to już wiele razy. To doświadczanie obrazowe jest ostatnią fazą dawnego doświadczania jasnowidzenia. Następnie, dla duszy ludzkiej, obraz przechodzi w myśl. To, co w tej książce zamierzałem, to ukazać ten wynik nauki duchowej w sposób czysto filozoficzny, poprzez śledzenie rozwoju filozoficznego. Pozostając całkowicie na gruncie nauki filozoficznej, zostało wykazane, że myśl zrodziła się niegdyś w starożytnej Grecji, że stamtąd powstała, że wyłania się ona dla doświadczenia duszy ludzkiej ze starego symbolicznego doświadczenia świata zewnętrznego. Następnie starałem się pokazać, jak ta myśl kontynuowana jest u Sokratesa, u Platona, Arystotelesa, jak przybiera pewne formy, jak rozwija się dalej, a następnie w średniowieczu prowadzi do tego, o czym teraz chcę wspomnieć. Rozwój myśli prowadzi do wątpliwości, czy to, co nazywa się myślami ogólnymi, pojęciami ogólnymi, może w ogóle istnieć w świecie. Prowadzi do tak zwanego nominalizmu, do filozoficznego poglądu, że pojęcia ogólne mogą być tylko nazwami, to znaczy w ogóle jedynie słowami. Więc dla tej myśli ogólnej istniał nawet pogląd filozoficzny, a wielu ma go do dziś, że te myśli ogólne mogą być tylko słowami. Aby wyjaśnić to, co właśnie zostało powiedziane, weźmy łatwo zrozumiałe i ogólne pojęcie. Weźmy jako pojęcie ogólne pojęcie trójkąt. Ten, kto przychodzi ze swoim punktem widzenia z nominalizmu, kto nie może oderwać się od tego, co w tym względzie rozwinęło się jako nominalizm w czasach od XI do XIII wieku, mówi coś takiego. Narysuj mi trójkąt. Cóż, to ja mu narysuję na przykład taki trójkąt. Dobrze, mówi on. To jest trójkąt szczególny, taki z trzema kątami ostrymi. On jest czymś takim. Ale ja narysuję ci inne. I rysuje mi trójkąt, który ma kąt prosty i taki, który ma tak zwany kąt rozwarty. Więc teraz ten pierwszy nazywamy trójkątem ostrokątnym, drugi trójkątem prostokątnym, a trzeci trójkątem rozwartokątnym. Następnie osoba ta mówi: wierzę ci, że istnieje trójkąt ostrokątny, trójkąt prostokątny i trójkąt rozwartokątny. Ale to wszystko to nie jest trójkąt. Trójkąt ogólny musi zawierać wszystko, co może zawierać trójkąt. Ogólną myślą trójkąta musi być objęty pierwszy, drugi i trzeci trójkąt. Ale trójkąt ostrokątny nie może być jednocześnie prostokątny i rozwartokątny. Trójkąt ostrokątny jest trójkątem szczególnym, a nie ogólnym. Podobnie trójkąt prosto i rozwartokątny jest trójkątem szczególnym. Trójkąt ogólny nie może więc istnieć. Zatem trójkąt ogólny to słowo, które podsumowuje trójkąty szczególne, a więc pojęcie ogólne trójkąta nie istnieje. Jest to słowo, które podsumowuje poszczególne elementy. Oczywiście to sięga dalej. Załóżmy, że ktoś wymawia słowo lew. Teraz ten, kto stoi na stanowisku nominalizmu, mówi: w berlińskim ogrodzie zoologicznym jest lew. W hanowerskim ogrodzie jest również lew, w monachijskim też. Poszczególne lwy istnieją, ale lew ogólny, który powinien mieć coś wspólnego z lwami berlińskimi, hanowerskimi i monachijskimi, nie istnieje. To jest zwykłe słowo, które podsumowuje poszczególne lwy. Istnieją tylko rzeczy jednostkowe, a poza rzeczami jednostkowymi, mówi nominalista, nie ma nic poza słowami, które podsumowują te rzeczy jednostkowe. Ten pogląd, jak powiedziałem, zaistniał,
jest on do dziś podtrzymywany przez bystrych logików. I każdy, kto pomyśli o sprawie, która właśnie została omówiona, w zasadzie będzie musiał przyznać się przed samym sobą. Jest w tym coś szczególnego. Nie mogę do końca ustalić, czy rzeczywiście istnieje ten lew ogólny i trójkąt ogólny, bo nie bardzo mogę to zobaczyć. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział: słuchaj, drogi przyjacielu, nie chcę, żebyś mi pokazywał lwa monachijskiego, hanowerskiego czy berlińskiego. Jeśli twierdzisz, że istnieje lew ogólny, to musisz mnie zaprowadzić gdzieś, gdzie są lwy ogólne. Ale jeśli pokażesz mi lwa monachijskiego, hanowerskiego i berlińskiego, to nie udowodniłeś mi, że lew ogólny istnieje. Gdyby przyszedł ktoś, kto miał taki pogląd i miałbyś mu pokazać lwa ogólnego, to na początku byłbyś nieco zakłopotany. Nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, gdzie zaprowadzić osobę, której należy pokazać lwa ogólnego. Teraz nie chcemy jeszcze przechodzić do tego, co daje nam nauka duchowa. Na to przyjdzie czas. Chcemy jeszcze zatrzymać się przy myśleniu. Chcemy pozostać przy tym, co można osiągnąć przez myślenie, i będziemy musieli powiedzieć sobie: jeśli chcemy pozostać na tym gruncie, to nie będzie właściwym, aby prowadzić wątpiących do lwów ogólnych. To naprawdę nie jest możliwe. Tu leży jedna z trudności, do której trzeba się po prostu przyznać. Jeśli bowiem ktoś nie chce przyznać się do tej trudności w obszarze zwykłej myśli, to nie wchodzi on w trudność myśli ludzkiej w ogóle. Pozostańmy przy trójkącie, bo przecież dla ogólnej sprawy jest obojętne, czy uściślimy ją sobie za pomocą trójkąta, lwa czy czegoś innego. Przede wszystkim wydaje się bez szans, że narysujemy trójkąt ogólny, który zawiera wszystkie właściwości wszystkich trójkątów. A ponieważ to wydaje się nie tylko bez szans, ale jest bez szans dla zwykłej ludzkiej myśli, stąd też cała filozofia zewnętrzna stoi tu na granicy. I jej zadaniem byłoby choć raz naprawdę przyznać przed sobą, że jako filozofia zewnętrzna stoi na granicy. Ale ta granica jest tylko granicą filozofii zewnętrznej. Istnieje bowiem możliwość przekroczenia tejże granicy i z tą możliwością chcemy się teraz zapoznać. Pomyślmy sobie, że nie rysujemy po prostu trójkąta w taki sposób, że mówimy: teraz narysowałem ci trójkąt i tu on jest. Zawsze znajdzie się jakiś sprzeciw. To jest trójkąt ostrokątny, nie jest to trójkąt ogólny. Można też narysować trójkąt w inny sposób. Właściwie to nie można, ale za chwilę zobaczymy, jak ta zdolność i niemożność odnoszą się do siebie. Załóżmy, że narysujemy trójkąt, który mamy tutaj w ten sposób i pozwolimy, aby każdy poszczególny bok poruszał się w dowolnym kierunku. I pozwólmy im poruszać się z różną prędkością. Ta strona porusza się tak, że w następnym momencie przyjmuje tę pozycję. Ta tak, że w następnym momencie przyjmuje tę pozycję. Ta porusza się znacznie wolniej, ta szybciej i tak dalej. Teraz kierunek się odwraca. Krótko mówiąc, wchodzimy w to niewygodne wyobrażenie, że mówimy: nie chcę po prostu narysować trójkąta i tak go po prostu zostawić, ale stawiam twojej wyobraźni pewne wymagania. Musisz sobie pomyśleć, że boki trójkąta są w ciągłym ruchu. Jeśli są w ruchu, to z formy ruchów może wyłonić się jednocześnie trójkąt prostokątny, rozwartokątny lub jakikolwiek inny. W tej dziedzinie można zrobić i domagać się dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą, jakiej można się domagać, jest zapewnienie sobie komfortu. Jeśli ktoś narysuje trójkąt, to znaczy, że jest on skończony i wie się, jak on wygląda. Teraz można wygodnie spocząć w myślach, bo ma się to, czego się chce. Ale można też zrobić drugą rzecz, potraktować trójkąt jako punkt wyjścia i pozwolić każdemu z boków obracać się z różną prędkością i w różnych kierunkach. W tym przypadku nie ma się jednak tak wygodnie, ale trzeba wykonywać ruchy w myślach. Ale w zamian ma się też w sobie naprawdę ogólny trójkąt myślowy. Jest on nie do osiągnięcia tylko wtedy, gdy chce się ten trójkąt zamknąć. Ogólny trójkąt myślowy istnieje wtedy, gdy ma się myśl w ciągłym ruchu, gdy jest ona wszechstronna. Ponieważ filozofowie nie zrobili tego, co właśnie powiedziałem o wprawianiu myśli w ruch, to z konieczności stają oni na granicy
i uzasadniają nominalizm. Teraz przetłumaczmy to, co właśnie powiedziałem, na język, który znamy od dawna. To, czego wymaga się od nas, jeśli mamy wznieść się od myśli szczególnej do myśli ogólnej, to wprawienie myśli szczególnej w ruch, tak aby myślą w ruchu była myśl ogólna, która przechodzi z jednej formy w drugą. Forma, że tak ujmę, jest pomyślana słusznie wtedy, gdy całość porusza się, a każda pojedyncza rzecz, która z niej wychodzi z tego ruchu, jest skończoną formą, zamkniętą w sobie. Wcześniej rysowałem tylko pojedyncze kształty: trójkąt ostrokątny, trójkąt prostokątny i trójkąt rozwartokątny. Teraz rysuję coś. Właściwie nie rysuję, już to powiedziałem, ale można to sobie przedstawić. Coś, co ma wywołać wyobrażenie, że myśl ogólna jest w ruchu, a indywidualna forma powstaje poprzez jej zatrzymanie. Że tak powiem, forma się rodzi. Widzimy tu, że filozofowie nominalizmu, którzy z konieczności stoją na granicy, poruszają się w pewnej sferze, w sferze duchów formy. W obrębie sfery duchów formy, która nas wszystkich otacza, panują formy. A ponieważ panują tam formy, w sferze tej istnieją rzeczy indywidualne, ściśle zamknięte, samoistne. Z tego widać, że filozofowie, których mam na myśli, nigdy nie podjęli postanowienia o wyjściu poza sferę form i dlatego w swoich myślach ogólnych nie mogą mieć nic innego, jak tylko słowa. W rzeczywistości tylko słowa. Gdyby wyszli ze sfery rzeczy szczególnych, czyli form, doszliby do wyobrażenia, które jest w ciągłym ruchu, to znaczy mieliby w swoim myśleniu realizację następnej wyższej hierarchii, sfery duchów ruchu. Ale większość filozofów nie pozwala sobie na to. A kiedy w ostatnim okresie myśli zachodniej ktoś raz pozwolił sobie na takie myślenie, to był mało zrozumiany, choć wiele się o nim gawędzi i mówi. Zwróćmy uwagę na to, co Goethe napisał w swojej Metamorfozie roślin, co nazwał rośliną pierwotną. Następnie sprawdźmy, co nazwał pierwotnym zwierzęciem, a przekonamy się, że z tymi pojęciami pierwotna roślina, pierwotne zwierzę, można się pogodzić tylko wtedy, gdy myśli się o nich w sposób ruchomy. Jeśli przyjmie się tę mobilność, o której mówi sam Goethe, to nie ma się zamkniętego pojęcia, ograniczonego w swoich formach, ale ma się to, co żyje w swoich formach, co przepełza przez cały rozwój królestwa zwierząt czy królestwa roślin, które zmieniają się w tym przeciągiwaniu tak samo, jak trójkąt zmienia się w ostrokątny lub rozwartokątny, a które w jednej chwili mogą być wilkiem i lwem, w innej chrząszczem, w zależności od tego, jak mobilność jest zorganizowana w taki sposób, że cechy zmieniają się w miarę przechodzenia przez szczegóły. Goethe wprawił w ruch sztywne pojęcia form. To był jego wielki, centralny czyn, to była najistotniejsza rzecz, jaką wprowadził do poglądu swoich czasów na naturę. Widzicie tutaj na przykładzie, jak to, co nazywamy nauką duchową, faktycznie nadaje się do wyprowadzenia ludzi z tego, czego muszą się dzisiaj z konieczności trzymać, nawet gdy są filozofami. Bez pojęć zdobytych dzięki nauce duchowej nie jest bowiem w ogóle możliwe, jeśli jest się uczciwym, przyznać coś innego niż to, że myśli ogólne są tylko słowami. To jest powód, dla którego powiedziałem. Większość ludzi po prostu nie ma żadnych myśli, a jeśli mówi się do nich o myślach, to odrzucają to. Kiedy mówi się o myślach do ludzi? Na przykład, kiedy mówi się, że zwierzęta i rośliny mają dusze grupowe. Czy się mówi o myślach ogólnych, czy o duszach grupowych? Zobaczymy w toku wykładów, jaki jest stosunek między tymi dwoma pojęciami. W przypadku myślenia dochodzi do tego samego. Ale duszy grupowej nie można zrozumieć inaczej, jak tylko myśląc o niej w ruchu, w ciągłym ruchu zewnętrznym i wewnętrznym. Inaczej nie dochodzi się do duszy grupowej. Ale ludzie to odrzucają. Dlatego, że odrzucają oni też duszę grupową, odrzucają też myśl ogólną. Bo do poznania świata widzialnego nie potrzeba myśli. Wystarczy pamięć tego, co się widziało w sferze formy. I to jest to, co większość ludzi jedynie zna. To, co widzieli w sferze formy. Wtedy myśli ogólne pozostają tylko słowami. Dlatego mogłem powiedzieć, większość ludzi nie ma żadnych myśli. Albowiem myśli ogólne pozostają dla większości ludzi jedynie słowami. I gdyby wśród różnych duchów wyższych hierarchii nie było również geniuszu języka,
który tworzy ogólne słowa dla ogólnych pojęć, ludzie sami tego by nie zrobili. Zatem ludzie najpierw czerpią swoje ogólne myśli z języka i nie mają wiele więcej niż myśli ogólne zachowane w języku. Ale z tego widzimy, że musi być coś osobliwego w myśleniu prawdziwych myśli. Że musi być w tym coś dość osobliwego. Możemy zrozumieć z tego, że widzimy, jak trudno jest w rzeczywistości ludziom dojść do jasności w dziedzinie myśli. Tak więc w zewnętrznym, trywialnym życiu będzie się może często twierdzić, jeśli chce się być trochę prestiżowym, że myślenie jest łatwe. Ale to nie jest łatwe. Prawdziwe myślenie wymaga bowiem zawsze bardzo bliskiego, w pewnym sensie nieświadomego, kontaktu z tchnieniem ze sfery duchów ruchu. Gdyby myślenie było tak łatwe, to nie byłoby tak kolosalnych pomyłek w dziedzinie myślenia i nie byłoby się tak długo trapionym przez wszelkiego rodzaju problemy i błędy. I teraz na przykład od ponad stulecia ludzi nęka myśl, o której już wielokrotnie wspominałem, a którą wyraził Kant. Kant chciał wyeliminować tak zwany dowód ontologiczny na istnienie Boga. Ten ontologiczny dowód na istnienie Boga pochodzi również z czasów nominalizmu, gdzie mówiono, że istnieją tylko słowa dla pojęć ogólnych i że nie ma czegoś ogólnego, co odpowiadałoby myślom szczególnym analogicznie, jak myśli szczególne odpowiadają wyobrażeniom. Chcę wziąć ten ontologiczny dowód na istnienie Boga jako przykład tego, jak się myśli. Mówi się mniej więcej tak. Jeśli ktoś zakłada Boga, to ten musi być najdoskonalszym bytem. Jeśli jest najdoskonalszym bytem, to nie może mu brakować bytności istnienia. Bo inaczej mielibyśmy byt jeszcze doskonalszy, który miałby te cechy, o których się myśli. Byt, który też by istniał. Dlatego trzeba myśleć o najdoskonalszym bycie jako o istniejącym. Nie można więc myśleć o Bogu jako istniejącym w inny sposób, niż myśląc o Nim jako o najdoskonalszym bycie. To znaczy, z samego pojęcia można wywnioskować, że zgodnie z ontologicznym dowodem istnienia Boga, Bóg musi istnieć. Kant chciał obalić ten dowód, próbując wykazać, że z pojęcia nie można udowodnić istnienia rzeczy w ogóle. Ukuł na to słynne powiedzenie, do którego również wielokrotnie już nawiązywałem. 100 prawdziwych talarów jest to nie więcej i nie mniej niż 100 możliwych talarów. Oznacza to, że jeśli talar ma 300 fenigów, to trzeba obliczyć 100 prawdziwych talarów po 300 fenigów każdy. I analogicznie trzeba obliczyć 100 możliwych talarów jako po 300 fenigów każdy. Tak więc 100 talarów możliwych zawiera tyle samo, co 100 talarów rzeczywistych. To znaczy, że nie ma różnicy, czy myślę o 100 talarach rzeczywistych, czy o 100 możliwych. Nie należy zatem wyodrębniać istnienia z samej myśli o bycie najdoskonalszym, gdyż sama myśl o Bogu możliwym miałaby te same właściwości, co myśl o Bogu rzeczywistym. To wydaje się bardzo rozsądne i od wieku ludzie dręczą się, jak to jest z tą 100 talarów możliwych i 100 talarów prawdziwych. Weźmy jednak oczywisty punkt widzenia, a mianowicie punkt widzenia życia praktycznego. Czy z tego oczywistego punktu widzenia można powiedzieć, że 100 prawdziwych talarów nie zawiera nic więcej niż 100 talarów możliwych? Można powiedzieć, że 100 prawdziwych talarów zawiera zaledwie o 100 talarów więcej niż 100 talarów możliwych. Jest dość oczywiste, że istnieje różnica między 100 talarów możliwych z jednej strony, a 100 prawdziwych z drugiej. Po drugiej stronie jest tylko 100 talarów więcej. A wydaje się, że w większości przypadków życiowych liczy się właśnie te 100 prawdziwych talarów. Ale ta sprawa ma też głębszy aspekt. Można zadać takie pytanie. Jaka jest różnica między 100 talarów możliwych, a 100 talarów prawdziwych? Myślę, że każdy to przyzna. Dlatego, kto może mieć 100 talarów, istnieje niewątpliwie wielka różnica między 100 możliwych a 100 prawdziwych talarów. Bo pomyślcie, potrzebujecie 100 talarów, a ktoś daje wam wybór, czy powinien dać wam 100 talarów możliwych, czy 100 talarów prawdziwych. Jeśli możecie je mieć, to wydaje się, że to robi znaczącą różnicę. Ale przypuśćmy jednak, że jesteście w sytuacji, w której tych 100 talarów w rzeczywistości nie moglibyście mieć. Wtedy mogłoby się okazać, że jest dla was wysoce obojętne,
Czy ktoś nie da wam 100 możliwych, czy 100 prawdziwych talarów? Jeśli nie można ich mieć, to rzeczywiście 100 prawdziwych i 100 możliwych talarów zawiera całkiem taką samą ilość. To ma znaczenie. Znaczenie jest takie, że sposób, w jaki Kant mówił o Bogu, mógł być wypowiadany tylko w czasach, gdy Boga nie można już było mieć poprzez ludzkie doświadczenie duszy. Kiedy nie był osiągalny jako rzeczywistość, pojęcie Boga możliwego i Boga prawdziwego było tak samo obojętne, jak obojętne jest to, czy można nie mieć 100 talarów prawdziwych, czy 100 talarów możliwych. Jeśli nie ma sposobu na dotarcie duszy do prawdziwego Boga, to z pewnością żaden rozwój myśli w stylu Kanta do tego nie doprowadzi. Tam widzicie, że sprawa ma jeszcze głębszą stronę, ale wspominam o tym tylko dlatego, że chciałem wyjaśnić, że kiedy pojawia się kwestia myślenia, to trzeba szukać trochę głębiej. Błędy myślenia wkradają się bowiem do najbardziej oświeconych umysłów i przez długi czas nie można zdać sobie sprawy, na czym polega kruchość takiej myśli, jak na przykład kantowska myśl o 100 możliwych i 100 rzeczywistych talarach. W przypadku myśli zawsze ważne jest, aby wziąć pod uwagę sytuację, w której ta myśl została uchwycona. Z natury myśli ogólnej najpierw, a następnie z istnienia takiego błędu myślowego, jak błąd Kanta w szczególności, starałem się wam wykazać, że sposoby myślenia nie mogą być mimo wszystko tak zupełnie rozpatrywane bez zagłębiania się w rzeczy. Chcę podejść do tej sprawy jeszcze z trzeciej strony. Załóżmy, że tutaj jest góra lub wzgórze, a tutaj jest strome zbocze. Na tym stromym zboczu znajduje się źródło, z którego woda tryska i spada pionowo w dół, jak prawdziwy wodospad. Dokładnie w takich samych warunkach po drugiej stronie jest drugie źródło. Chce dokładnie tego samego co pierwsze, ale nie robi tego. Nie może spływać kaskadowo jak wodospad, ale wypływa całkiem miło w formie strumienia lub potoku. Czy w drugim źródle woda ma inne siły niż w pierwszym? Oczywiście, że nie, bo drugie źródło zrobiłoby całkiem to samo co pierwsze, gdyby góra nie przeszkodziła i nie wysłała tam swoich sił. Jeśli zabraknie sił, które wysyła góra, sił hamujących, to spływałoby ono tak jak pierwsze źródło. Wchodzą więc w grę dwie siły, siła hamująca góry i siła ciężkości ziemi, na mocy której jedno źródło spada jak wodospad w dół. Ale ta jest tak samo obecna przy drugim źródle, bo można powiedzieć, jest tam, widzę jak ściąga źródło w dół. Gdyby ktoś był sceptykiem, mógłby zaprzeczyć temu w przypadku drugiego źródła i powiedzieć, na początku nic tam nie widać, natomiast w przypadku pierwszego źródła każda kropla wody jest ściągana w dół. Zatem w przypadku drugiego źródła trzeba dodać w każdym punkcie siłę przeciwdziałającą grawitacji, siłę hamującą góry. Teraz załóżmy, że ktoś przyszedł i powiedział, nie bardzo wierzę w to, co mówisz mi o grawitacji i nie wierzę też w to, co mówisz mi o swojej sile hamowania. Czy znajdująca się tam góra jest przyczyną tego, że źródło obiera tę drogę? Nie wierzę w to. Teraz można by go zapytać, co więc wierzysz? Mógłby odpowiedzieć, wierzę, że na dole jest jakaś woda, tuż nad nią jest też jakaś woda i nad nią znowu woda i tak dalej. Wierzę, że woda, która jest poniżej, jest spychana w dół przez wodę powyżej, a ta górna woda jest spychana w dół przez tę jeszcze wyżej. Każdy odcinek wody powyżej zawsze spycha w dół ten, który jest poniżej. Jest to znacząca różnica. Pierwsza osoba twierdzi, grawitacja ciągnie w dół masy wody. Druga natomiast mówi, są to partie wody, które zawsze spychają w dół te znajdujące się pod nimi, w wyniku czego woda powyżej podąża za nimi. Nieprawdaż byłoby to dość głupie, gdyby człowiek mówił o takim spychaniu, ale załóżmy, że mamy do czynienia nie ze strumieniem czy potokiem, ale z historią ludzkości i że ta druga tak scharakteryzowana osoba powiedziałaby, jedyne, co wierzę tobie, to to. Teraz żyjemy w XX wieku, rozegrały się tutaj pewne wydarzenia. Są one spowodowane tymi z ostatniej trzeciej części XIX wieku. Tamte są znowu spowodowane tymi z drugiej trzeciej części XIX wieku, a te znowu przez tamte z pierwszej trzeciej. Nazywa się to pragmatycznym ujęciem historii, gdzie mówi się o przyczynach i skutkach w tym sensie, że zawsze tłumaczy się wydarzenia następujące po sobie jako następujące z danych wydarzeń poprzedzających.
Tak jak ktoś może zaprzeczyć grawitacji i powiedzieć, że zawsze jest coś, co napiera na partię wody. Tak samo jest, gdy ktoś tworzy pragmatyczną historię i wyjaśnia sytuację w XIX wieku jako konsekwencję rewolucji francuskiej. My oczywiście mówimy, nie, poza tymi, które popychają, są tam inne siły, które nawet nie są obecne w normalnym sensie. Tak samo jak te siły nie popychają górskiego strumienia, tak samo nie popychają one wydarzeń leżących u podstaw historii ludzkości, ale zawsze pojawiają się nowe wpływy ze świata duchowego, tak jak grawitacja zawsze działa na źródło i krzyżują się z innymi siłami, tak jak grawitacja krzyżuje się z siłą hamującą góry w przypadku potoku. Gdyby istniała tylko jedna siła, zobaczylibyście, że historia przebiega zupełnie inaczej. Ale nie widzicie w niej poszczególnych sił. Nie widzicie tego, co jest fizycznym rozwojem świata, który został opisany jako wynik rozwoju Saturna, Słońca, Księżyca i Ziemi. I nie widzicie tego, co nieustannie dzieje się z duszami ludzi, którzy żyją w świecie duchowym i schodzą ponownie. Tego, co raz po raz wchodzi w ten rozwój ze światów duchowych. Po prostu zaprzeczacie temu. Ale mamy takie spojrzenie na historię, które wygląda tak, jakby ktoś wymyślił właśnie scharakteryzowane poglądy. I nie jest to szczególnie rzadkie. W XIX wieku uważano ją nawet za niezwykle dowcipną. A co moglibyśmy o tym powiedzieć z punktu widzenia, który właśnie zdobyliśmy? Gdyby ktoś twierdził to samo o górskim potoku, co o historii, to twierdziłby absolutny nonsens. Ale co więc sprawia, że twierdzi się te same bzdury na temat historii? Historia jest tak skomplikowana, że nie dostrzega się, że prawie wszędzie jest przedstawiana jako historia pragmatyczna. Po prostu się tego nie dostrzega. Widzimy z tego, że nauka duchowa, która ma zdobyć zdrowe zasady dla koncepcji życia, ma coś do zrobienia w rozmaitych dziedzinach życia. Że rzeczywiście istnieje pewna konieczność, aby najpierw nauczyć się myśleć, aby najpierw zapoznać się z wewnętrznymi prawami i impulsami myślenia. W przeciwnym razie może dojść do różnego rodzaju groteskowych rzeczy. Na przykład ktoś, kto dzisiaj kuśtyka, utyka, kuleje nad problemem myślenia i języka, taki słynny krytyk językowy Fritz Mautner, który teraz napisał także duży słownik filozoficzny. Gruba krytyka języka Mautnera weszła już w drugie wydanie, stała się więc książką znaną dla współczesnych. Ta książka zawiera wiele rzeczy wzbogacających ducha, ale także rzeczy straszne. Można u niego na przykład znaleźć kuriozalny błąd myślowy, a potyka się on o taki błąd myślowy niemal w co piątej linijce, że poczciwy Mautner wątpi w przydatność logiki. Bo dla niego myślenie to tylko mówienie, a wtedy nie ma sensu trenować logiki, bo wtedy trenuje się tylko gramatykę. Ale co więcej, mówi on, skoro logika nie może właściwie istnieć, to wszyscy logicy są głupcami. Pięknie. A potem mówi, w zwykłym życiu wnioski prowadzą do osądów, a osądy do wyobrażeń. Tak właśnie robią ludzie. Po co nam więc logika, skoro ludzie robią to w taki sposób, że wnioski przekształcają w osądy, a osądy w wyobrażenia? Do czego potrzebna jest nam logika? Jest to równie dowcipne, jakby ktoś powiedział, po co nam botanika? W zeszłym roku i 2 lata temu rośliny też rosły. Ale taka logika trafia się u tych, którzy logikę odrzucają. Zrozumiałe jest, że oni ją lekceważą. W tej osobliwej książce można znaleźć o wiele więcej osobliwych rzeczy, które, jeśli chodzi o związek między myśleniem a mówieniem, nie zapewniają przejrzystości, ale raczej zamieszanie. Powiedziałem, że potrzebujemy fundamentu dla rzeczy, które powinny prowadzić nas dalej na wyżyny duchowej kontemplacji. Taka podbudowa, jaka została dziś opracowana, może niektórym wydawać się nieco abstrakcyjna, ale będzie nam potrzebna. I myślę, że próbuję uprościć te sprawy tak, aby było jasne to, co jest ważne. Chciałbym szczególnie podkreślić, że nawet poprzez takie proste obserwacje można zdobyć pojęcie, gdzie leży granica między sferą duchów formy a sferą duchów ruchu. Ale fakt, że uzyskuje się takie pojęcie, jest ściśle związany z tym, czy w ogóle wolno dopuścić myśli ogólne, czy też można dopuścić tylko wyobrażenia bądź pojęcia poszczególnych rzeczy indywidualnych. Podkreślę wyraźnie, czy można dopuścić? Na tych przesłankach, do których nie dodaję nic więcej,
ponieważ są one nieco abstrakcyjne, będziemy dalej budować jutro.